Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. Jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie zobaczcie. Słuchajcie, wróciłem właśnie z komisariatu, gdzie pojechałem wyjaśnić tą sprawę. No niestety, musiałem tam pojechać, bo ten sąsiad Benek nagadał takich głupot, że sami widzieliście, no oszczerstwa. Ale na szczęście to się wyjaśniło. Widziałem, pisaliście mi w komentarzach, że kamerkę, że miałem kamerkę i tak dalej. Słuchajcie, ja głupi nie jestem. Kamerkę od razu nagranie pokazałem i co? Wszystko było pokazane. Tamten Benek dostał chyba jakiś mandat za tam, nie wiem, za gadanie głupot po prostu, nie? I sprawa się wyjaśniła. No, mam nadzieję, że już wszystko wyjaśnione i będzie w porządku. No, ja go tutaj, wiadomo, no nie zaproszę na tego grilla, tak jak mówiłem, no bo za takie coś, no nie spodziewałem się. Myślałem, że to jakiś normalny chłop się wprowadził, ale widzieliście, no, sami widzieliście. No co, na samym początku możecie wstawić łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Oczywiście, jeżeli jesteście życzliwi, to też możecie wstawić subskrypcję, nie? Jeżeli ktoś już ma, no to wiadomo, ale sprawdźcie, czy macie dzwoneczek, bo to fajna kwestia. Co, mam tutaj zgrabiarkę przed sobą. Mamy dzisiaj godzinę tak koło 9. Ja muszę sobie pojechać zgrabić jedną łąkę, bo prawdopodobnie jutro już zadzwonię po kolegach, żeby mi pomogli w tych sianokosach, bo jednak trochę tych łąk mam. No i co? Podepnę sobie tą zgrabiarkę, chociaż jedną łąkę tutaj zgrabię, żeby już było na jutro. Deszcz ma nie padać żaden, także jest ok. Ona tam już jest wyschnięta. No i co? Jutro będziemy sobie prawdopodobnie, jeżeli nie jutro, no to załóżmy pojutrze, będziemy sobie już grabić, jeden będzie pracować, no i drugi i trzeci zbierać i będzie wszystko w porządku. Dobra, ja odpalam tutaj MF-a, podjeżdżamy pod zgrabiarkę i lecimy. Tutaj sobie zgrabię tą łąkę tutaj najbliżej, co jest, bo ona jest najbardziej, znaczy najmniejsza ona jest, także to sobie zgrabimy, żeby szybciuteńko, żeby nie było trzeba się zawracać później, nie? Dobra, tu wszystko tego, cyk. Żeby nie było trzeba się później wracać, bo wszystkie łąki mam tak. Tamta jedna, co w dzierżawę wziąłem, jest daleko. Jedna jest moja też. I ta, co zgrabia... Nie, ta, co przetrząsałem na odcinku, to też jest w dzierżawę. To jest zaraz koło siebie, nie? Także tutaj sobie zgrabię, nie będzie trzeba się wracać. Kurde, ten wsteczny tu się nie wbija. Dobra, patrzcie, jak tutaj jemy wchodzi. On tylko cyka, patrzcie. Dobra, i wjedziemy sobie tutaj, tu już elegancko wszystko powysychało. Tak myślę, że najpierw zrobimy sobie poprzeczniak i będziemy dalej grabić raz przy razie. Dobra, to cyk. O, i od razu obroty i będzie się fajnie grabić. Słuchajcie, sorki, że teraz odcinki mogą się czasami nie pojawiać codziennie. Mam nadzieję, że wrócimy do tej codzienności. No, ale z tego względu, że jest ta szkoła, widzicie, nawet teraz o czas muszę znaleźć, żeby tutaj pograbić to wszystko, ale trzeba na te lekcje tam pochodzić. Za niedługo będzie też przerwa świąteczna, wiadomo, ferie, to wtedy, o, słuchajcie, wtedy to będziecie mieli odcinków jeden za drugim, tak jak to niedawno tutaj było. No ale i tak się staram, żeby było jak najwięcej. Też tą serię, jak wprowadzimy kolejną, to będzie w ogóle luks. Patrzcie, kurde, jakie obroty dają na fali, ale to dobrze, to elegancko się wygrabi. Tutaj na drogę to nie szkodzi. I co, suchutkie jest, bo sprawdzałem, przychodziłem tutaj, żeby sprawdzić, czy to wszystko się nadaje, żeby to pograbić. I co, myślę, że teraz pograbię to, no co, do jutra przecież to w tych wałkach nie będzie mokro, chyba żeby deszcz popadał, ale no nie nadawali, zresztą patrzcie, jaka pogoda ładna, widzicie, elegancka pogoda, więc można działać. Zgrabiarkę nie mam też jakiejś dużej, jak widzicie, zgrabiarka nie jest jakoś duża, ale nie potrzebuję większej, taka mi wystarczy. Tak jak tutaj mam tych łąk, ile? Teraz 4 łąki, czy tam 4, czy tam 5? 4 mam, 4 łąki. To na co mi większa? Niepotrzebna mi jest większa zgrabiarka. Ja chwilę tu tą pojeżdżę, ona się dobrze spisuje, widzicie? Ja ją z Niemiec ściągnąłem i działa tak jak trzeba, Kupił jakoś marno, teraz jakoś, nie wiem, dwugwiazdowo załóżmy, by mi się psyła, no to na co? Jaki to interes? Żaden to dla mnie interes. A tutaj, a ta starczy. Nie wiem, ile ona ma metrów. Szczerze mówiąc, nie wiem. Też widziałem, że tam pisaliście mi, że kurcze pieczone, kiedy ja ten ciągnik w końcu kupię. Widziałem, tam pisaliście, ktoś tam napisał. No słuchajcie, ciągnik kurcze kupię, ale to co? Pieniędzy na razie nie ma, jak tam sprzedam kilka krów, bo mam zamiar sprzedać te dwie krowy, kupię jakieś takie do wytuczenia jeszcze. Mleko się sprzeda.
I słuchajcie, będzie kasiorka, to wtedy będzie można sobie myśleć. Tak myślałem, żeby kupić jakiegoś, nie wiem, starszego z turem, bo wiadomo, na nowkę to by mnie nie było stać. Ale jakbym kupił jakiegoś starszego, no nie wiem, na przykład, nie wiem, no, nie wiem, MTZ-a jakiegoś, chociaż no, nie wiem, czy MTZ-a akurat bym chciał. Coś tam by się znalazło, wiecie, no ja też tak nie mam, żeby myślę sobie, że o, kupię takiego i taki ma być. Tak samo było z Bizonem. Mówiłem, że najlepiej był Bizon, ale może być też inny, załóżmy jakiś klas, co tam się, wiecie, natrafi. Pojechałem do handlarza i kupiłem Bizona i co? Jestem, znaczy, no nie wiem, czy jestem zadowolony, bo jeszcze go nie używałem, wiadomo. Za jakiś czas tutaj żniwa będą i wtedy będziemy testować. Na razie to powiem wam, że priorytetem dla mnie będzie kupno busa, bo moje marzenie to zawsze było kupić busa. I chciałbym sobie właśnie go zakupić. Myślę, że już niedługo, tylko na razie widzicie czasu nie ma, tutaj trzeba te łąki pograbić, wszystko tutaj, no to trochę czasu zajmuje. Ale jakbym znalazł czasu, to bym właśnie ze Zbyszkiem pojechał i bym kupili tego busa, bo to wiadomo, do Niemiec, on tam mówi, że ma jakiś znajomych handlarzy, znaczy tych, wiecie, no handlarzy takich, na giełdę tam by się pojechało jakoś i by się jakiegoś busa dorwało, Mercedesa jakiegoś może, bo tam wiadomo, no musi być klasa, tak? Bez gwiazdy nie ma jazdy, wiecie o co chodzi. Chyba, że no jakiś inny, no nie wiem, no co tam będzie fajnego w dobrym stanie, to bym sobie, wiadomo, kupił. Ale no, zobaczymy. Pojedziemy do Niemiec ze Zbyszkiem, on tam mi doradzi na pewno, bo on w tym siedzi, nie? On w tym siedzi, także to. Możecie napisać hashtag sianokosy, albo hashtag zgrabianie, ja wam przypnę serduszko. Zobaczymy, jak to tam ogląda odcineczki. I będzie w sam raz na Zeeker, kurde, dobra, tutaj cyk, o, opuszczamy, lecimy. No i nie jest wcale tak źle, widzicie, on też nawet szeroko bierze, tak jak na dwa razy, jeszcze w sumie te wałki to bym mógł tak brać. Bo tutaj akurat na tej łące nie jest trawa taka duża, na jednej takiej mam, co tam woda stoi, to tam jest, to tam to kurde jest ta trawa. Tutaj, ciekawe czy tą prasą, tak kurczę to pograbione, to już w jeden wałek zrobi, widzicie tutaj, dobra, ten kurde bieg mi się nie chce wrzucać tu. Dawaj, widzicie? O, i leci mi. O, widzieliście co tu się stanęło? Czasami tu bieg nie wchodzi, muszę chyba do mechanika oddać. Maseja, mam nadzieję, że na te sianokosy, kurcze, starczy, co będziemy robić, zbieranie siana, że tutaj nic mi nie rypnie, bo tak jak gadałem, że w nim wszystko chodzi, to teraz widzicie, no tutaj coś zaczyna z tą skrzynią się dziać. Będzie trzeba sprawdzić, się pojedzie na mechanika, się zostawi, się sprawdzi i będzie głowa spokojna. Albo od razu na złom trzeba zawieść, tam nie tegocić się. Chociaż, nie no, on jeszcze pochodzi akurat ten masy, widzicie. No tyle co on podrapany. Tutaj z wierzchu, ale to tam lakier, tu na to nie patrzcie. Na farbę, bo to nic nie znaczy. Widzicie, że robotę robi u mnie od jakiegoś czasu. I kiedyś był tylko masy. Kiedyś tylko masy i każdą robotę robił. Teraz co właśnie doszedł Ursus, no to Ursus dużo robi, ale no kiedyś były tylko masy, no jeszcze niestety nie mam prasy, także koledzy przyjadą ze swoją prasą i mi oczywiście mi tam pomogą, ale tak jak mówiłem, no mam w planach kupić swoją prasę, sprzedać tą kostkarkę i kupić swoją prasę, żeby no nie było trzeba pożyczać, bo teraz tak jak żniwa będą, przecież tego prasowania będzie tyle, że to Jezu, stertę taką ustawimy. Tutaj jeszcze pole wezmę, widzicie tutaj to pole? Tak dogadam się z chłopem, bo tu on marny. Ja wam może podejdę, pokażę o co mi chodzi. O tutaj o to pole mi chodzi, widzicie, tu jest, on zbierze w tym roku to. Bo patrz jak tu marnie, ten chłop, ja wam mówię, że on po prostu sieje, bo sieje, nie? I mu tego nikt nie chce kosić, bo no gdzie w takie chwasty ktoś wjedzie mu kombajnem, nie? Nikt mu tego nie chce kosić, dlatego no ja się z nim dogadam. Wiecie, wezmę to w dzierżawę, dobre pieniądze mu dam, on tam będzie miał za co wpalnik dać za te pieniądze. On to taki właśnie, że lubi wpalnik sobie dać. No i co, i będzie ucieszony, a ja będę mieć gdzie stertę ułożyć i trochę kawałek pola też będę mieć. Sam raz, nie? To wiadomo, tam sobie zrobię trochę dla sterty, bo naprawdę na podwórku to już teraz nie mam gdzie tego ustawiać. No do stodoły nie schowam, mam tam te kostki jeszcze, te kostki się wykorzysta. I tyle, i tam jakieś może maszyny się schowa, jakąś maszynę, czy ze dwie się schowa i wszystko w temacie, no bo na dobrą sprawę, no to gdzie na podwórku postawię te belki i słomy, nie?
No nie mam miejsca, a tych belek będzie, mówię wam, że taka sterta, że naprawdę. Dlatego chciałbym kupić ten też ciągnik z turem, no bo inaczej to po prostu pożyczę, no to też jest taka opcja, no. Jak nie kupię do żniw ciągnika nowego, no to po prostu pożyczę, ale też i widzicie, przyczepę trzeba kupić, bo jak nie, to trzeba pożyczyć. Ja mam tylko jedną przyczepę, no i ten rozrzutnik, no to jeszcze tam rozrzutnik jest, ale ten rozrzutnik to tam lichy, bo tam się nic nie mieści, słuchajcie, nic się nie mieści. Tyle co ja tam nasypię, to ile zbiornik z tego bizona, to ja nawet nie wiem, czy tam zbiornik wejdzie cały, nie? To jaki to interes, jak ja muszę, wiadomo, ktoś mi przyjedzie też pomóc teraz na te żniwa, bo samemu to sobie nie poradzę. Na przykład w tamte żniwa to wiadomo, mi przyjeżdżali kosić, a ja sobie odwoziłem, no i tam wiadomo, też troszeczkę pokosiłem, bo raz się coś tam stało, nie wiem, i musiał pójść gdzieś tam, to ja kombajnem sobie pokosiłem, ale tak, no to teraz żniwa ktoś mi przyjedzie z przyczepą pomóc. I też się dogadałem już ze skupami, kontrakt załatwiłem, także od razu na skup będę wywozić. Nie wiem, ile na razie jest tam, 2 czy 3 przyczepy akurat będę musiał wywieźć, ale załatwię jeszcze tutaj w pobliskim skupie u koleżki, to tam więcej po prostu zawiozę i nie będę musiał tego gdzieś magazynować. W przyszłości jakiś silos się postawi, bo silos to jest dobra rzecz, ale no na razie, tak jak mówię, no nie mam gdzie tak naprawdę. Znaczy, może i by się znalazło miejsce na ten silos, ale fundusz, wiecie, o co chodzi, dopiero po żniwach będzie można myśleć nad takimi rzeczami, bo teraz kurde przychodu będzie, wam powiem, będzie, tak jak sobie obliczyłem, no to trochę będzie, bo wiecie, rzepaku jest trochę, troszeczkę tam pszenicy, jęczmienia, owies chyba też trochę. I będzie w sam raz. I o to chodzi. Dobra, teraz tutaj się odwrócę. Tutaj zrobię grubsze wałki, bo to nie ma co się tegocić. I co? I będzie wszystko w temacie. Dobra, opuszczam. Cyk. I lecimy. Zrobimy tutaj sobie poprzeczniak. Ja nie wiem, kto będzie belować, wam powiem. Na pewno ja nie będę belować. Koleżka przyjedzie, będzie belować. Ja chciałbym pozbierać bele. Chciałem pozbierać bele, to tam kogoś dam kogoś tutaj do Maseja, ktoś będzie grabić, a ja pożyczę, bo to nie wiem, kto, jeszcze popytam tych znajomych, kto tam może, kto ma czas, to przyjedzie jakimś ciągnikiem z turem i wiecie, ja sobie bym zbierał bele elegancko, kogoś bym tu do Maseja wsadził, a ktoś tam jeszcze by sobie prasował i by było git. Marian pewnie przyjedzie swoim tym sprzęcikiem, to wam nie będę mówić, to sobie zobaczycie jakim. I jeszcze tak zadzwonię, no nie wiem czy Mirek by dał radę. No zobaczymy jeszcze, tam wszystko się ustali. Cyk, na żniwa to będzie ciekawe, czy ktoś będzie mieć czas. Tam kogoś może zatrudnię, słuchajcie, na gospodarstwo. Tu chodzą tacy niektórzy tam, co by chcieli robotę, tylko że problem taki, że oni prawka chyba nie mają. Ale to co, to jakiś problem, tam bez prawka nie można. No chyba nic się nie stanie, jak tam bez prawka. Polnymi drogami jakby jeździł, to by było w porządku, tylko że to trzeba i na skup podwozić. A, to najwyżej, no, by podjeżdżał na polu przyczepą. A ja, wiecie, ja jakby była pełna przyczepa, to bym jechał wywieźć na skup. A parobka bym wsadził, wiecie, do kombajnu i co? I by było gitara, no. I każdy byłby zadowolony, kurde, tak jak Jaruś, każdy był zadowolony, no. I o to chodzi. No to chodzi, no, zaraz tu masy nam się rozchodzi, nie będziemy mieli czym robić. Ale co, tu temperaturkę on łapie, czy nie? Temperaturkę łapie, pod czerwone podchodzi. Ohoho, to ja... Nie no, robotę muszę tutaj dokończyć, bo to jak ja nie dokończę roboty, to będzie... To ja dobrze patrzę, to tutaj podchodzi? Temperatura? Tak, kurde. Albo to się zepsuło coś. Nie no, mam nadzieję, że tu na mnie padnie zaraz. No nie, nic tu nie stuka, nic nie puka, wszystko dobrze jest. Dobra, no co, my tu już tutaj tą łąkę powoli sobie kończymy. Tutaj jeszcze przejadę i będzie w sam raz. O, tutaj sobie tak zakręcę, opuszczam. I git, i zaraz co, bo zaraz będzie skończone, nie? Będzie wszystko w porządeczku. Ta łąka taka no najmniejsza z tych wszystkich chyba, chociaż... Tą jeszcze jedną, co ja mam, to też taka jakaś nie jest duża, ale ta jest najmniejsza. Fajnie, że udało mi się ją wziąć właśnie koło domu, nie? Bo koło domu to tylko zajadę i wszystko. O, kto tam jedzie? To ten, kurna, Benek! O, patrzcie, widzicie tam? O, Benek z przyczepami zapierdziela, to ten ham. No, cwaniaczek, kurde.
Maseja ma. Maseja wam powiem ma. Widziałem, kurde, bo tam przejeżdżałem obok niego. Maseja ma, to wiadomo, że tam się nakradł w tej Wielkiej Brytanii. To ma, żebym ja, słuchajcie, się tyle nakradł, to też bym miał, ale ja wszystko uczciwie. No, a tak to, no, cwaniaczek, kurde, tu z przyczepami już któryś raz widzę, z rana też tam. Byś tam jechał, ale bez przyczep, wtedy tu jechał samym ciągnikiem. Kurde, znowu mi ten bieg nie chce wbić. O, licho. Kurde. O, zaraz drzewo walnę. No i co? I walnąłem trochę, dobra. To i tak tym nic tam się poważnego nie stało, bo to się... Dobra, cyk, wjeżdżam tu. Jeszcze raz przyjadę i będzie pasek gotowy. Ten Benek wam powiem, że wczoraj było troszeczkę afery, bo na tym komisariacie, jak ja pokazałem nagranie, to on musiał przyjechać. I musiał przyjechać i wiecie, i kurde się tłumaczyć z tego, z tych swoich zeznań. Tak go wrobiłem, że wam mówię, że tak go wrobiłem, że... No cóż, opłaca się mieć kamerkę na głowie i nagrywać vlogi tak jak ja, bo wtedy możecie dużo sytuacji sobie wyjaśnić, jak jakieś pomówienia będą. I wszystko w temacie. Dobra, cyk, zrobione. Cyk, zrobione, podnoszę. I ruruję, i co? I tutaj zaraz wyjedziemy na tą ulicę. Przebiję się, już nie będę światów zapalać, bo tu akumulator słaby jest w tym Maseju. Dobra, tutaj i co? Wjeżdżamy na podwóreczko. Przyczepę moją tutaj, co była, to schowałem, widzieliście, do silosu. Także z tym nie ma problemu. Ty! Co on robi? Co on robi? Cholera jasna! Co ten pajac robi? Kamie ty! Już to przy... Chowaj to! O, kurwa, marsz za swoje! Co ty, człowieku, ty robisz? Wczoraj tam pokazywał jakieś nagrania. Człowieku! Czego mi problemy robisz? Coś ty zrobił! Jeszcze nic, jeszcze nie dokończyłem. Chłopie! Zostaw! Co ten człowiek robi? Go popierdzieliło. Ja pierdzielę, coś musi... Coś ci się we łbie poprzestawiało, człowieku? Co ty sobie myślisz, że będziesz kłamał, tam jakieś nagrania pokazywał? Mi się może lekko pomyliło. Parę rzeczy trochę inaczej powiedziałem, pomyliło mi się tam lekko w zeznaniach, a ty co? Człowieku, ty powiedziałeś takie bzdury, że to się w głowie nie mieści, kurde. Oj, tam pomyliły mi się parę faktów, mi się pomyliło, a ty od razu z jakimiś nagraniami wskakujesz. Ty wiesz, jakie ja mandaty teraz będę płacił przez ciebie? No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Za takie oszustwo bardzo dobrze, no. Będziesz płacić, człowieku. Nie pamiętasz, jak mnie z siekierą goniłeś. Człowieku, było wszystko nagrane, ty taki głupot nie gadaj, bo dobra, nagranie weź. Było, tam żadnej siekiery nie było, ty. Jeszcze zobaczymy. Człowieku, tutaj, masz tu podjeżdżać, to zbierać. Masz ten smrutek, tylko początek. Będziesz miał zbieranie, akurat. Masz to zebrać, ja człowieku. Mówię. Jak mówię, że to nie jest, to jest dopiero początek, jeszcze zobaczymy. Ja ci przypominam, że ty wiesz, skąd ja jestem. Człowieku, a z ciebie jest zwykły ham, ja się chciałem zapoznać i nie licz na to, że kiedyś ze mną grilla będziesz mógł zrobić. Nigdy nie będę chciał z tobą grilla robić. Nie, to powiem ci, to ty nie licz na to, że ty ze mną będziesz mógł grilla zrobić. I człowieku, ja wiesz, widzę, że my się nie polubimy. No. Wiesz, kim ja jestem? Ja się ciebie tak zapytam. Jesteś zwykłym pionkiem, człowieku, zrozum to. Tak? A co ja tam widzę na potworku jakiegoś rumpla? Co to jest? Człowieku, co to jest za ciągnik? To można ciągnikiem w ogóle nazwać? Ile to ma koni? 20? Człowieku, to jest dobry sprzęt. Dobrze chodzi. A zobacz, ty co? Zobacz, czym ja przyjechałem. Ja no, ci gnój przywiozłem pod bramę. Lepszym sprzętem. Człowieku, nie tu do mnie nie podchodź, bo ci kopa walnę, to nie podchodź do mnie. O, no. Nagrywam to. No. Nagrywam cię, agresorze. No, człowieku, zakradzione pieniądze, takie coś, masz mi tu zaraz podjeżdżać, to zbierać wszystko. Zobacz, chciałbyś mieć takiego John Deere'a pewnie, co? Chciałbyś mieć takiego John Deere'a? Zobacz, czym ty jeździsz. Czym? Czego? Przepraszam. A co takiego John Deere'a mam? Przepraszam, ale to też jest Marcel Ferguson, człowieku. Co ty gadasz z tego paty? Weź, przestań sobie żartować. A zobacz, Joskinka tutaj. Tu Joskinka. O. Zaraz, już to zbieraj. Ja idę tutaj, bo nie mogę. Człowieku, powiem ci tak. Masz czas do wieczora, żeby to stąd zebrać. Śmieszny jesteś, naprawdę.
Powiem ci nie tak. Nie dam na to stać. Ja ci mogę to zostawić. Zostawić to, sobie wyrzucić na pole, czy do domu sobie weźmiesz. Ale ja to, człowieku, mnie to nie interesuje, ja mam swoje. Ja, wiesz co zrobię? Ja to mogę zebrać i tobie pod dom. O właśnie, wywieźć. O właśnie, ty możesz zebrać, bo... Ale co, ty myślisz, że ja jestem taki głupi, że ja teraz to zbiorę i do ciebie pod dom podjadę? Ty zamontowałeś kamery, żeby tego... Człowieku, ale zobaczysz... Ale ja mam nagrane, jak przed chwilą mi groziłeś, ja to wszystko mam nagrane. Ale gdzie ja ci groziłem? Ja nie jestem, powiedziałem ci... Powiedziałem ja ci kultur... Ja nic nie powiem na policję, bo ja nie jestem konfidentem. No nie mogę. Człowieku, powiedziałeś ostatnio wczoraj, kurde, że przyjedziesz ze swoim psem, że załatwi mojego psa. Czekałem na psa, ty z jakimś policjantem przez przyjechałeś. Co to za kłamstwa są w ogóle? Co ty kłamiesz teraz? Próbujesz tutaj na swoje, tak? Człowieku, naprawdę, jesteś śmieszny. Nie chcę mi się z tobą rozmawiać. Ja cię tylko ostrzegam, że to jest początek. Ogólnie radzę ci pilnować siebie i swoich rzeczy. Tyle ci powiem. A, czyli jesteś złodziejem, tak? Jesteś złodziejem. Nie, ja ci nic nie będę kradł, ja cię tylko ostrzegam, że ogólnie pilnuj swoich własności, o tak. Coś sugerujesz? Bo to jest groźba. Ja nic nie sugeruję, ostrzegam cię tylko, że to jest początek. Człowieku! I weźle mi tego kundla, bo jak mu zaraz John Deere'em przejadę po tym łubie, to ogon zostanie. Bym powiedział mu jedno hasło i człowieku by cię tu nie było, ale się powstrzymam. Ale powiem ci tak, od siebie. To jest dopiero początek. I spierdzielaj mi stąd! Bo zaraz podjadę ciągnikiem i ci to staranuję. Już mnie stąd! Nagrywam to, nagrywam, że mi grozisz. No, też mam to wszystko nagrane. Do widzenia, żegnam ciebie. Żegnam ciebie. Mam wszystko nagrane, że mi grozisz znowu. Żegnam ciebie. I nie liczę grilla. Człowieku, wypierdzielaj mnie stąd, żegnam ciebie. My się nie pogodzimy. Do widzenia. Znaczy, do... żegnam. Przepraszam widzowie, ale już mi nerwy puszczają. Myślałem, że na tej wsi tutaj będzie spokojnie, ale taki... No nie powiem może tutaj agresywnie. Taki cham się tu wprowadził. I mi obornik, kurczę, przed... obornik mi wyrzucił. No widzę, że jeszcze tam stoi, ja nie wiem na co on czeka. Obornik mi wyrzucił, widzicie, tutaj pod... Co on to robi? Co on robi? Co on robi? Cholera jasna! Chamie ty! Ja pierdzielę! Zostaw to! Człowieku, będziesz miał za to kłopoty! Będziesz mnie jeszcze za to przepraszać kiedyś! No dobra, ja się popatrzę chętnie, co on tu robi. To jest... chamstwo. Człowieku, ty wiesz, co ty teraz robisz? Bo człowieku, odczep się ode mnie, nie groź mi! Ja mam wszystko nagrane, co mówiłeś. Człowieku... Możesz sobie to teraz przerzucać. Ja dziękuję, nie chcę tutaj z tobą wchodzić żadnej interakcje słowne. Do widzenia, znaczy żegnam cię. Albo do widzenia. Do ja widzenia. Już cię ostrzegłem, żegnam o zięble i życzę wszystkiego, co najgorsze. I jeszcze raz przypominam, że pilnuj swoich własności. Żegnam ciebie, chory człowieku. O, 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 o! Teraz nie zamknę tego. Dobra. Widzicie widzowie, no nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. Albo może i wiem, na razie zostawię to dla siebie. Na pewno wiem, że będzie mnie jeszcze przepraszać za to, co teraz zrobił. Ja to uprzątnę, to zaraz nie ma problemu. No co, zadzwonię do kolegi, on tu przyjedzie. Koparkę ma, to więc to szybko ogarniemy. Ale on będzie tego żałować, powiem wam tyle. Za dużo złego ten człowiek już zrobił. No, powiem wam tak, no ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Nie spodziewałem się, że może coś takiego tu się wydarzyć. Mam wszystko nagrane, ale w tym przypadku tego nie użyję. W tym przypadku tego nie użyję, bo tutaj policji nie ma, także nie będę go używać. Ale dziękuję wam za oglądanie. No, zostawcie jeszcze suba, komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, siemaneczko. Thank you.